Puka w składzie w bramce Waldemar Piątek i zawodnicy w polu Wojciech Pszeniczny, Mieczysław Gosek, Mateusz Kędzior, Jacek Mitek, Marcin Łukaczyński, Krzysztof Królikowski, Dariusz Łoch, Grzegorz Gromala, Janusz Wolański i Mariusz Starec, zaś Krakowia w bramce Łukasz Paluch, zawodnicy w polu Tomasz Dziobek, Piotr Gruszka, Marek Baster, Piotr Bania, Robert Dziółkowski, Piotr Przewroźnik, Tomasz Księżyc, Paweł Kopyś, Marcin Morawski i Marcin Hrabkowicz. Mecz dwóch drużyn, które jak do tej pory nie zaznały porażki. Krakowia 7 punktów w tabeli za Tarnobrzeską Siarką, 2 zwycięstwa, 1 remis, natomiast Wisłoka także bez porażki, ale tylko jedno zwycięstwo i to skromne 1-0 i 2 bezbramkowe remis, a więc forma strzelecka Dębiczan nie najwyższa. Zespół, który tuż przed sezonem opuścił trener Roman Gruszecki, przenosząc się do Mielca, do klubu, w którym spędził najlepsze piłkarskie lata. No nie może w tych rozgrywkach na razie zachwycać kibiców, którzy w dość pokaźnej liczbie zjawili się na meczu z Krakowią. Spory upał towarzyszył zmaganiom obydwu drużyn. W pierwszej połowie kibice byli świadkami ciekawego widowiska, natomiast w drugiej części spotkania trudy meczu dały się obydwu zespołom mocno we znaki. Wisłoka w akcji przez moment kapitan tego zespołu Grzegorz Gromala, ale poradzili sobie z nim pomocnicy Krakowi Piotr Gruszka i Marek Baster, ale chwila niefrasobliwości przed własnym polem karnym i dopiero daleki wybieg Łukasza Palucha zapobiegł niebezpieczeństwu pod bramką Krakowi, która znów w tym roku ma walczyć o drugoligowe szlify. W ubiegłym sezonie krakowianie przegrali walkę o awans z Tłokami Gorzyce, 2 lata temu z Siarką Tarnobrzeg. Ciekawe, czy w tym sezonie znajdzie się zespół, który stanie na drodze podopiecznych trenera Andrzeja Bak. W pierwszej połowie dominowali Dębiczanie. Przed momentem w 28 minucie spotkania najlepsza sytuacja dla Dębiczan po akcji Wojciecha Pszenicznego z Januszem Wolańskim, ale na wysokości zadania stanął Łukasz Pał. W odpowiedzi Krakowia, 31 minuta spotkania, dokładnie rozegrana akcja przed polem karnym i strzał Pawła Kopyścia, ale obok prawego słupka bramki Waldemara Piątka. Chwilę później znów Krakowia w ataku. Marek Baster do Pawła Kopyścia. Teraz Piotr Bania i spore problemy miał Waldemar Piątek, ale ostatecznie wyłapał tę piłkę. Ostatnia akcja pierwszej połowy spotkania. Goście w ataku. Piotr Przewoźnik. Był to zwleka z oddaniem piłki. Wreszcie wycofał ją do partnerów z obrony. Akcja prawym skrzydłem. Dośrodkowanie na pole karne i pewnie piłka wyłapana przez Waldemara Piątka. Do przerwy na stadionie przy ulicy Parkowej w Dębicy bez bramek. W drugiej połowie, jak już wspominałem, upał mocno dawał się we znaki piłkarzom obydwu zespołów. Trenerzy przeprowadzili maksymalną liczbę zmian, no ale też zawodnicy byli mocno, mocno zmęczeni 35-stopniową temperaturą. Niemniej jednak w drugiej części meczu obejrzeliśmy kilka składnych akcji. To 48 minuta spotkania, strzał Tomasza Księżyca, ale wprost w ręce Waldemara Piątka. 2 minuty później znów w ataku popularne pasiaki. W akcji tym razem Piotr Bania, ale zbyt daleko wypuścił sobie piłkę, wyszła za linię końcową boiska. Strzał z rzutu wolnego Roberta Ziółkowskiego. To 57 minuta meczu i szybka kontra Dębiczan. Dalekie wybicie Waldemara Piątka. Zawodnicy Wisłoki opanowali piłkę w środku pola. Akcja prawym skrzydłem. Jest tam
Janusz Wolański. Dośrodkowanie na pole karne, ale tu sytuację wyjaśnili obrońcy Krakowi. 71. minuta spotkania, Wisłoka w akcji. Janusz Wolański, zagranie na prawą stronę. Wycofana piłka do nadbiegającego Piotra Broszka. To była najlepsza sytuacja do zdobycia gola dla miejscowych. Bramkarz Krakowi Łukasz Paluch stanął jednak na wysokości zadania. Ostatnie minuty meczu upłynęły pod znakiem zawodników Dębickiej Wisłoki. Grzegorz Gromala, próba wrzutki na pole karne, ale bramkarz Krakowi ubiegł napastników Dębickich. Jeszcze jedna z ostatnich akcji, która mogła odmienić losy tego pojedynku. W akcji Gromala, ale ostatecznie Wisłoka zremisowała z Krakowią bez bramek.